Znając liczbę drgań n wykonanych w czasie delta t, znalazłem częstotliwość f jako stosunek n do delta t. 4 Hz. Piszemy kinetyczne równanie ruchu harmonicznego, czyli wzór na wychylenie. Ogólny wzór, który masz również z lewej strony ekranu. Rozpisujemy częstość omega jako 2 πf i popatrz, wszystkie wielkości są znane. Zatem kinetyczne równanie ruchu harmonicznego tego konkretnego wygląda tak. Amplituda 0,05, 2πf 25,12, no i faza początkowa pi dzielone przez 4. W nawiasie zaznaczam, że równanie to jest wyrażone w metrach.